Witam serdecznie. Ja nazywam się Filip Podstawski i prowadzę kanał Alter Historia. Moim celem jest odkłamywanie historii, często wprowadzam też alternatywne interpretacje dla wydarzeń historycznych. Materiały ze mną można znaleźć również na Chrabrym Szlaku. Zachęcam do znalezienia i subskrypcji mojego kanału na YouTubie, kanału Alter Historia oraz oczywiście subskrypcji Chrabrego Szlaku. Dziękuję. Dobry wieczór, Dawid Szustak, Śląska Telewizja. Witam Państwa, nadajemy na żywo. Dzisiaj mamy temat ciekawy. Jest to temat szeroko poruszany w społeczności, zarówno tej poważnej, jak i mniej poważnej, czyli masoneria. Moim i Państwa gościem w dzisiejszy wieczór jest Filip Podstawski. Witam. Witam. Filip. Jaki wpływ na działania państwa, na działania PRL mogła mieć masoneria? W roku 1957 miały miejsce wybory do parlamentu jeszcze za czasów komunistycznych. No, wiele osób sądzi, że te wybory nie miały sensu, dlatego że i tak było wszystko ustawione. To znaczy wygrywali zawsze nominaci partyjni, którzy zajmowali pierwsze miejsca na listach w tych rzekomych wyborach. Jednak w tym roku 1957 zdarzyło się coś, co jakby miało się nie wydarzyć po prostu teoretycznie, to znaczy wyszła dokładnie z okręgu nowosądeckiego, do Sejmu wyszła osoba, która nie była po prostu na tych listach promowanych automatycznie. Czyli nie była na pierwszym miejscu, tak? Nie była na tych pierwszych miejscach, które właśnie powinny być promowane tym wejściem do Sejmu. Tą osobą był niejaki Zbigniew Gertych. No, w związku z tym właśnie, że on nie był takim, był co prawda członkiem PZPR-u, ale nie był tym osobą taką bezpośrednio notowaną i ustawioną przez partię do tego, żeby do tego Sejmu się dostać, to musimy się zastanowić, co takiego stało się, że on rzeczywiście tą nominację do Sejmu uzyskał, udało mu się zdobyć ten mandat. Gdy spojrzymy na biografię Gertycha, to właśnie okaże się, że on był masonem, czyli możliwe, że miał jakieś inne umocowanie właśnie i że to jego ostatecznie dostanie się do Sejmu wynikało z tego, z takiej, a nie innej przynależności. Dobrze, Filip, ale skąd wiem, że on był masonem? No jest oficjalnie znane, nie jest on oficjalnie publicznie wygłaszał odczyty. Na przykład był taki odczyt z okazji 265-lecia masonerii, gdzie on właśnie miał taki odczyt. To jest publicznie znany ten odczyt. Ja na przykład przejrzałem treść tego odczytu. To dotyczy konceptu parlamentu świata i idei uniwersalizmu, który właśnie miał ten parlament świata realizować. No to były takie doktryny, oczywiście, które się często kojarzą z tą masonerią, to znaczy stworzenie jakiegoś jednego rządu światowego. Ten parlament świata miał dopełniać funkcję ONZ-u, to znaczy Gertych i jego ideowi, tacy poplecznicy, też uważali, że ONZ jakby nie spełnia wszystkich swoich ról i trzeba właśnie stworzyć taką organizację, która będzie jeszcze miała więcej kompetencji niż sam ONZ i będzie realizowało cele parlament, cele takie ogólnoświatowe. Co bardzo ciekawe, Gertych miał takie poglądy już właśnie bardzo dawno temu, jeszcze gdy trwał komunizm i robił karierę w strukturach komunistycznych, mimo że właśnie ci masoni związani z tym parlamentem świata, to byli to związani bardziej z systemem liberalnym, z takim zachodnim liberalizmem, który był oczywiście w konflikcie z samym komunizmem. Na przykład te konferencje tego Parlamentu Świata miało miejsce w Luksemburgu, w Genewie, w Chicago, no, czyli właśnie w tych okręgach właściwych dla zachodniego liberalizmu. No i tutaj możemy sobie zadać pytanie właśnie, co było powodem tego, że komunistom nie przeszkadzało to, że taki Gertych miał związki z tymi zachodnimi liberałami, a z drugiej strony, dlaczego się tym liberałom zachodnim nie przeszkadzało to, że Gertych ma związki z systemem komunistycznym, że jest parlamentarzystą Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trochę to brzmi podobnie jak jakiś komintern, ten związek. No właśnie tak, odnajdujemy te pewne, jakby, pewne podobieństwa, no i widzimy, że właśnie można było być zarówno masonem i wpływowym komunistą w Polsce. No w Polsce w ogóle istniała cała partia, która jest uważana za taką ekspozyturę masonerii, to znaczy Stronnictwo Demokratyczne. Ta partia powstała pod koniec lat 30. w związku z tym, że sanacja zaczęła tak skręcać coraz bardziej, przynajmniej narracyjnie w prawo, to od sanacji się oderwała część właśnie takich działaczy lewicowych i stworzyli Stronnictwo Demokratyczne, no z tym, że byli w to zaangażowani właśnie masoni, tacy jak znani też z nazwisk Mieczysław Michałowicz i Mikołaj Kwaśniewski.
To Stronnictwo Demokratyczne bardzo szybko się dogadało z PPR-em i później z PZPR-em i współtworzyło też system polityczny samego PRL-u. Jest to o tyle ciekawe, że Stronnictwo Demokratyczne miało dużo takich poglądów liberalnych. Na przykład w dziedzinie gospodarki mieli takie zapatrywanie się na gospodarkę, że powinien istnieć na poziomie taki wolny handel, przynajmniej na tym niższym poziomie, a mimo wszystko działacze ze Stronnictwa Demokratycznego mogli mieć duży wpływ na rozwój gospodarki w PRL-u, dlatego że często zajmowali właśnie ministerstwa związane z handlem. Tak było na przykład za czasów Jaruzelskiego, jeszcze później w rządzie Messnera, później w rządzie Rakowskiego. Było także właśnie, że działacze Stronnictwa Demokratycznego, mimo tych oficjalnie głoszonych haseł związanych właśnie z takich wolnorynkowych haseł, mogli takie stanowiska zajmować. No znów musimy się zapytać, z czego to wynikało, że to było możliwe. Możliwe właśnie, że też z tych takich właśnie powiązań masońskich. No ten Jerzy Jóźwik, który był w rządzie Messnera konkretnie, zajmował stanowisko właśnie związane z handlem, jest bardzo ciekawą postacią, dlatego że on był tą osobą, dzięki której było możliwe zakończenie funkcjonowania sejmu kontraktowego i ostateczny upadek komuny. To znaczy on był tą osobą, która doprowadziła do tego, że Solidarność się dogadało z tymi partiami satelickimi PZPR-u, jak właśnie Stronnictwo Demokratyczne i PSL i ostatecznie obaliło tą komunę. I mimo tego, że sama Solidarność miała zupełnie inną strategię. Znaczy Solidarność chciała stworzyć ten układ z samym PZPR-em i na zasadzie nasz prezydent, wasz premier, czyli oddać część władzy PZPR-owi, a samemu spróbować część władzy, ale dzięki właśnie akcji między innymi tego Józefa Jóźwiaka było możliwe to, że całkowite przejęcie władzy przez samą Solidarność. No to jest bardzo ciekawe, z czego to wynikało. Też jakiś taki podskórny gier. No i to sugeruje jakąś taką niejawną grę i możliwe właśnie, że te wpływy masońskie tutaj odegrały jakąś rolę. Ja to w swojej książce Zakon Okrągłego Stołu nazywam takim politycznym czary-mary, ale gdy przyjrzeć się tej postaci, to właśnie może odnajdziemy jakieś takie wątki masońskie w tym akcie. Czyli to jest trop masoński, tych przekształceń, przemian w Polsce po 1989 roku. No ale jak to wyglądało wcześniej, ponieważ spotkałem się, że masoneria nie była akceptowana, tolerowana, legalna w PRL-u. Jak władze PRL-u odnosiły się do masonerii? To się zmieniało. To znaczy na samym początku Bierut w ogóle był bardzo zainteresowany tym, żeby masonerię zalegalizować. On zwrócił się do masonów, dokładnie do Poniekiewskiego i Stępowskiego, żeby zalegalizować masonerię. Takie informacje podaje Ludwik Haas. To jest taki największy, najbardziej znany historyk polski, właśnie, który badał sprawy masonerii. I on zanotował coś takiego, że Bierut na początku chciał masonerię zalegalizować, ale nie było zgody na to ze strony samych masonów. To jest bardzo ciekawe. Czyli masoni sami z siebie chcieli funkcjonować jako organizacja niejawna, funkcjonująca tak trochę bardziej zza pleców. Później to się zmieniło, to znaczy Jakub Berman już miał taką bardziej radykalną politykę, później PRL oficjalnie twierdził, że masoneria jest właśnie związana ze światem liberalnym i że jest wroga jako taka systemowi komunistycznemu. No mimo tego właśnie jakoś tak nie było takiej radykalnej akcji ze strony służb bezpieczeństwa przeciwko masonom, to stwierdza na przykład doktor Krzysztof Kaczmarski w odczycie aparat represji PRL-u wobec masonerii napisanej dla IPN-u, czyli też jakby praca naukowa, że ta niby były prowadzone takie gry operacyjne, a z drugiej strony nie było takiego uderzenia w samą masonerię, to znaczy nikt nie ucierpiał tylko przez to, że był masonem w czasach PRL-u. Możemy się zastanowić, dlaczego tak było. No, pewne powody możemy znaleźć, gdy zerkniemy na taką notatkę, która była sporządzona w roku 60, która się nazywała dokładnie aktywizacja elementów masońskich na terenie PRL. Jest to notatka Służby Bezpieczeństwa z roku 1960. Jak na nią spojrzymy, to się w ogóle dowiemy więcej o samej historii masonerii jeszcze wcześniej, dlatego że jej autor miał też dostęp do tajnych dokumentów zgromadzonych przez chociażby II Rzeczpospolitą. No i tam możemy lepiej spojrzeć dzięki temu na historię delegalizacji masonerii, która miała też miejsce pod koniec lat 30. Okazuje się, że ta delegalizacja dotknęła w zasadzie tylko te duże organizacje międzynarodowe, a nie dotknęła
dotknęła tej masonerii polskiej, czyli tej masonerii, która wspierała bezpośrednio sanację. Się zastanawiałem, z czego to wynika, dlatego że no, wiemy, że sama sanacja miała takie bardzo umocowanie masońskie, to znaczy dużo masonerii wspierało sanację. Jak to było możliwe, że ta sanacja później tą masonerię zdelegalizowała? Ale właśnie z tej notatki wynika jasno, że ta delegalizacja miała charakter bardziej taki ten narracji po prostu, a nie była rzeczywista, dlatego że ta polska masoneria wspierająca władzę sanacyjną i tak nie była wcześniej zalegalizowana, czyli tak już wcześniej istniała w sposób niejawny i sama delegalizacja w żaden sposób na nią nie wpłynęła. Więc, co więcej, możemy z notatki się dowiedzieć, że w masonerii istniały dwa nurty, to znaczy nurt racjonalistyczny i taki nurt okultystyczny, który bardziej akcentował takie kwestie duchowe nie tylko. Jak się dowiadujemy, nurt racjonalistyczny bardzo mocno wpłynął na powstanie w ogóle rządów PRL-owskich, to znaczy ci masoni związani z tym nurtem współtworzyli sam PRL. No to jest to bardzo ciekawe, dlatego że to nie jest jakby teoria spiskowa, bo sam autor notatki Służb Bezpieczeństwa daje taką informację, że ci masoni związani właśnie z tym nurtem racjonalistycznym, akcentującym właśnie takie kwestie naukowe, jakieś świeckiego państwa i tak dalej, sami do aparatu PRL-u zaczęli wstępować. No jest to bardzo czyli ciekawe. Wstępowali niezależnie od działań moskiewskich na przykład. No wygląda na to, że tak, że były jeszcze jakby inne czynniki po prostu odgrywały tutaj rolę. No ta masoneria okultystyczna działała trochę bardziej na poboczu. No ale tak jak wspominałem, mimo tego, że ona nie była oficjalnie tolerowana przez władze komunistyczne, to żadne takie represje bezpośrednie tych środowisk masońskich nie dotknęło. No i może musimy się zastanowić tutaj dlaczego. No gdy spojrzymy się na przykład na biografię Bieruta, to tam odnajdziemy bardzo dużo ciekawych wydarzeń w jego biografii. Wspominałem już wcześniej, że on w ogóle chciał na początku tę masonerię zalegalizować, czyli ta inicjatywa późniejszej narracji takiej negatywnej względem masonerii nie poszło od niego. No sam Bierut uczył się polityki od takiej postaci jak Jan Hempel. Był to też również osoba związana z organizacjami masońskimi, między innymi z organizacją Wyzwolenie. Organizacja Wyzwolenie to była taka organizacja, która gromadziła różnych masonów i też wpłynęła między innymi na nurt PSL Wyzwolenie, czyli ten nurt lewicowy w ramach środowiska ludowego. Hempel miał też takie bardzo dziwne poglądy na przykład na religię. On był jednocześnie takie trochę antysemickie, a z drugiej strony antychrześcijańskie. Uważał, że chrześcijaństwo jest taką religią semicką, a że na przykład ta religia słowiańska ma taką to elem vitali, że Słowianie zostali zniszczeni przez ten wpływ religii chrześcijańskiej, która jest niby tą religią semicką. To się oczywiście wszystko kojarzy trochę z takim narodowym socjalizmem późniejszym, no ale uczeń Bieruta, znaczy nauczyciel Bieruta miał takie tego typu poglądy, co jest bardzo, bardzo interesujące. Czyli jeżeli spojrzymy na to, to możemy powiedzieć, że Bierut miał masońskiego nauczyciela tak samo jak bracia Kaczyńscy? No, w pewnym sensie można tak powiedzieć, ale oczywiście tutaj było, jeszcze sobie powiem zresztą o nauczycielu właśnie Kaczyńskich, czyli panu Lipskim, masz Lipskiego na myśli. Dokładnie tak. Oprócz tego Hempel był też związany z Grupą Wolnych Oraczy, była to następna taka organizacja masońska, która też wpłynęła na biografię samego Bieruta. Wolni Oracze działali w Lublinie. Jak ktoś się zapyta, dlaczego akurat rząd ten lewicowy Daszyńskiego powstał w Lublinie, to właśnie odpowiemy dlatego, że ci wolni oracze byli tam, działali bardzo prężnie i dlatego to środowisko komunistyczne tam się mogło też bardzo dobrze rozwinąć. To później oczywiście ten rząd, też jest bardzo ciekawa inna rzecz, że ten rząd Daszyńskiego, który powstał w Lublinie w roku 18, po prostu na samo jedno hasło Piłsudskiego odstąpił po prostu, przestał walczyć, mimo że tam no, bardzo dziwne postacie były w tym rządzie. Na przykład był taki niejaki Felix Hołowacz, czyli taki aktywny po prostu bolszewik, uczestnik wojny bolszewickiej, która miała, znaczy powstanie bolszewickiego, czy jak to nazwać, rewolucji bolszewickiej bardziej, która miała miejsce rok wcześniej. I on współtworzył ten rząd, a mimo wszystko ekipa złożona z tego typu ludzi zrezygnowała na samo skinienie jedno palcem Piłsudskiego. Z czego to wynikało? Ja sądzę też, z jakichś powiązań masońskich po prostu, że była po prostu przyjęta inna strategia i dlatego zrezygnowano z tego lewicowego rządu i stworzono później inny rząd. W Lublinie później też powstał ten rząd tymczasowy po wojnie oczywiście i też wynikało właśnie z tego, że ci masoni tam byli bardzo silni i że Bierut tam też miał bardzo mocne umocowanie.
No też ciekawe są kwestie związane z Bierutem i jego możliwymi związkami z dwójką, czyli z agenturą za czasów II RP. Mm-hmm. O tym mówi Józef Światło, czyli taki uciekinier z czasów, taki komunista, który uciekł w czasach PRL-u na zachód i dostarczał różnych informacji. No on też miał pochodzenie semickie, Józef Światło. Tak, chociaż no nie wiem, czy był masonem akurat, nie znalazłem takiej informacji, no ale to możliwe, że był. W każdym razie on twierdził, że Bierut był związany przed wojną z dwójką, czyli właśnie z agenturą sanacyjną. No i to by też się wiązało trochę z jego takim masońskim dziedzictwem, dlatego że, no, że sama sanacja była taka mocny wpływ na sanację miała właśnie ta masoneria. No, czyli Bierut był takim politycznym prowokatorem wówczas. Jakby nie jestem pewien, czy można wierzyć temu światle, ale w każdym razie pojawia się również taki wątek w tej całej historii. Szanowni Państwo, jeszcze poproszę Państwa o to, co jest bardzo potrzebne wszystkim twórcom na YouTubie, czyli o wciśnięcie tych wszystkich przycisków, które są do dyspozycji na Państwa monitorze, na Państwa ekranie. To nam bardzo pomoże w rozwoju. No i mamy teraz nową koncepcję. Myślę, że te przełączenia kamery mogą być ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się, czy to wyszło i co o tym myślicie. Jak również odnieście się do naszej dzisiejszej rozmowy. A teraz przechodzę do kolejnego pytania. Filip, jakie doktryny, bo wspominałeś o dwóch nurtach masonerii. Mhm. No i jakie doktryny ta masoneria wyznawała w czasach PRL-u? No i czy miała jakąś strategię polityczną? Czy w jakiś sposób określony starała się oddziaływać na społeczeństwo, na przemiany, na różnego rodzaju ruchy, wydarzenia, jakie miały miejsce w czasach PRL-u? Co do samej masonerii tyki racjonalistycznej, no to myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. To po prostu byli tacy ludzie, którzy właśnie głosili ideę świeckiego państwa. No często takie idee zgodne z doktryną komunistyczną, dlatego tak jak już wspominałem, dużo z nich później współtworzyło po prostu rządy PRL-owskie. A co do tej masonerii okultystycznej, to jest sytuacja bardziej ciekawa. Ci ludzie tworzyli działali w sposób niejawny i tworzyli takie towarzystwo wiedzy i kultury duchowej. To próbowali się zalegalizować w związku z tym, ale oficjalnie głosili takie hasła również marksistowskie, czyli podobne do tego, co głosiła ta masoneria racjonalistyczna. Takie hasła po prostu związane właśnie też świeckie państwo, takie idee postępowa niekiedy, ale pod przykrywką tego prowadzili taką działalność, powiedzmy, okultystyczną również, czyli związane z takim rzekomo rozwojem duchowym i tego typu sprawami. Czyli to oficjalna działalność była po prostu tylko przykrywką dla tej formacji masońskiej, jak ona głosiła poglądy. Tak w rzeczywistości, co zresztą możemy znaleźć informację o tym w tej notatce Służby Bezpieczeństwa, o której już wspominałem. Oni się bardzo pozytywnie odnosili do Piłsudskiego, czyli to byli też tacy doktrynerzy, powiedzmy, piłsudczykowscy, że Piłsudski był dla nich takim idolem politycznym. Twierdzili oni jednak, że myśl Piłsudskiego i dziedzictwo polityczne Piłsudskiego zostało zniszczone przez jego epigonów, ale zostanie odrodzone przez tu ważny cytat Króle Duchy. Jest to ważny cytat, dlatego że to nas odnosi do tej filozofii Słowackiego, czyli filozofii jakby takiej romantycznej. Tutaj nie będę się rozwodził więcej, dlatego że no, to by możliwe, że na inny materiał po prostu temat, ale w każdym razie no, to była taka filozofia właśnie z jednej strony rewolucyjna, bo Piłsudski był też Słowacki był zwolennikiem na przykład rewolucji francuskiej i takich haseł postępowych społecznie, a z drugiej strony właśnie był takim jakby mistykiem, ale to było takie nie był jakby chrześcijański mistycyzm, tylko takie bardziej objawienia prywatne, takie Też on głosił takie idee, że są te króle duchy, czyli właśnie tacy, powiedzmy, osoby oświecone, które mają te objawienia prywatne w pewnym sensie i że one są predestynowane do tego, żeby mieć taką rolę polityczną również w państwie. No to był też trochę taki system masoński, dlatego że jest właśnie mowa o tych takich oświeconych, czyli takich ludziach, którzy są lepiej predestynowani do takiego, do sprawowania tej władzy. No to myślę, że nie będę wchodził w szczegóły. Chociaż jeżeli chodzi o takie wątki literackie, to tylko zaproszę Państwa do naszego materiału chyba sprzed dwóch tygodni Żydzi i rewolucja marcowa i wydarzenia marcowe. No i tam poruszamy pokrótce temat Mickiewicza, a też zachęcam Państwa do zgłębienia życiorysu słowackiego Mickiewicza i porównania go na przykład z Norwidem. Jest to ciekawa rzecz, szczególnie, że w tym roku mamy rok norwidowski, a Norwid
nie chodził na pasku francuskim, jak na przykład wspomnieni przeze mnie, wspomniana przeze mnie dwójka, tak? Jest bardzo ciekawe, że ten, no myślę, że już nie będę kontynuował tego tematu, może sobie zrobimy inny materiał na temat właśnie samej tej filozofii, dla takich typu jestem bardziej fanatyków, dlatego że trzeba mieć bardzo duże rozeznanie, żeby to wszystko zrozumieć. No w każdym razie dla nas jest tu ciekawe, że ta filozofia Słowackiego i Mickiewicza, czyli ogólnie ta filozofia taka powiedzmy rewolucyjna, romantyczna, oddziałała taki duży wpływ zarówno właśnie na takie kręgi masońskie, ale również na bezpośrednio na Piłsudczyków, dlatego że na przykład ulubionym poetą Piłsudskiego był Słowacki i na coś ciekawe komunistów, dlatego na przykład, że ta grupa Wolnych Oracza, o której wspominałem, właśnie też czerpała inspirację z tych nurtów romantycznych. No i mamy informację na przykład, że Bierut deklamował w gronie Wolnych Oraczy jakieś wiersze Słowackiego i Mickiewicza. To jest bardzo ciekawe właśnie, że jak te, że te również wątki romantyczne, znaczy nurty romantyczne oddziałały również na samych komunistów, co jest właśnie praktycznie nieznane. Obecnie się uważa, że to jest kwintesencja polskiego patriotyzmu, a w rzeczywistości również komuniści się inspirowali tego typu myślą. Myśli, że Adrian Zandberg również recytuje Słowackiego? Nie wiem. Dobra, to było trudne. Nie wiem, no ten historyczny Bierut to była tak troszkę co innego, no ale... Rozmawialiśmy o Słowackim, o Mickiewiczu w kontekście Piłsudskiego i tych wszystkich lewicowych ruchów, to przejdziemy teraz do opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, która kształtowała się już od lat końcówki 60., później lata 70., wiadomo. Jak te środowiska oddziaływały na opozycję i na wydarzenia, które miały miejsce w Polsce? Największą taką organizacją, najbardziej wpływową w pierwszej fazie przynajmniej komunizmu był Klub Krzywego Koła, do którego należeli zwykle taki starsi działacze PPS-u, na przykład tacy jak właśnie Jan Józef Lipski czy Aniela Steinsbergerowa, o oczywistym pochodzeniu patrząc na brzmienie nazwiska, oraz Jan Olszewski, uznawany przez niektórych za prawicowca. Prawicowca, no, ale w rzeczywistości miał tam różne wątki w swojej biografii. Olszewski twierdził, że sam Klub Krzywego Koła nie był taką organizacją rzeczywiście masońską, tylko te rytuały, które tam Klub Krzywego Koła przyjmował, miały tylko zmylić tą służbę bezpieczeństwa i że służba bezpieczeństwa się nie zainteresuje tym środowiskiem, dlatego że niby właśnie nie będzie w stanie drążyć tej takiej przykrywki masońskiej. No jest to troszkę kuriozalne. No zresztą nawet w ogóle służby bezpieczeństwa nie musiały śledzić Klubu Krzywego Koła, bo ich założyciel, czyli Julian Wilczur-Grzatecki, sam był po prostu agentem, czyli no sam założyciel tego środowiska był agentem i mógł bezpośrednio donosić wszystkie informacje na temat działań tej organizacji. No, on był niby internowany w roku 80, no ale tak jak tak dużo ludzi, których byli niby internowani, tylko była potrzeba po prostu stworzenia legendy, to byli internowani między innymi ten właśnie pan Julian, o którym wiadomo, że jest agentem. No, co do niektórych jeszcze nie wiemy, ale możemy się domyślać, że oni również byli agentami i to ich internowanie miało troszkę inny charakter. No ale nie będziemy się w to oczywiście zagłębiać. No w każdym razie widzimy, że Olszewski się myli, dlatego że takie pewne działania operacyjne przeciwko masonom, przynajmniej związane ze zbieraniem informacji, były prowadzone już wcześniej. Dlatego samo stworzenie takiej organizacji masońskiej, żeby zmylić tropy służby bezpieczeństwa, jest absurdalne. No i moim zdaniem to całkowicie obala twierdzenia Olszewskiego. No zresztą do grupy Klubu Krzywego Koła należeli ludzie z tego towarzystwa, o którym wspominałem wcześniej, o których już wiadomo, że na poważnie traktowali te wątki również okultystyczne. No czyli można jasno przyjąć, że Klub Krzywego Koła nie stosował takiej przykrywki, tylko że rzeczywiście te wątki masońskie odgrywały tam istotną rolę. No to zresztą na to wskazuje dalsze losy tej grupy, powiedzmy grupy personalnej, dlatego że dużo osób z Klubu Krzywego Koła tworzyło później Lożę Kopernik. To już jest bezpośrednio, już Loża Kopernik powstała na bazie Loży Kopernik funkcjonującej we Francji. Ta Loża Kopernik, która powstała za czasów komuny, to była taka polska firma, filia po prostu Loży Francuskiej, no i tworzy ją Jan Józef Lipski, wcześniej związany z klubem Krzywego Koła. No i to jest ten mentor braci Kaczyńskich. Tak, i jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że wiemy, że
powstawały wówczas jakieś pisma w latach 60., a ich nie znamy, czyli jest tu również jakaś tajemnica i że ta organizacja Klosz Kopernik miała coś do ukrycia. I skąd to wiemy, jest bardzo ciekawe. A wiemy to z książki pani Jadwigi Kaczyńskiej, której współautorką była również pani Hanna Macierewicz, żona z kolei Antoniego Macierewicza. Ta książka, o której mówię, to jest bibliografia dzieł Lipskiego i tam jest taki we wstępie do bibliografii jest napisane dokładnie, że dzieła z czasów funkcjonowania Loży Kopernik nie są znane i pisze do Jadwiga Kaczyńska, czyli Jadwiga Kaczyńska wie, że jakieś dzieła są, ale że one nie są po prostu, albo nie mogą zostać ujawnione, albo ona wie o ich istnieniu, a też nie miała do nich bezpośredniego dostępu. Ale no, w każdym razie to, co pisze tam Jadwiga Kaczyńska, sugeruje, że takie dzieła istnieją. No jest bardzo ciekawa rzecz, że Loża Kopernik napisała list do Jana Pawła II, gdy ten został wybrany papieżem i, o co ciekawe, dostała oficjalne błogosławieństwo od Jana Pawła II, mimo że katolicy nie mogą przecież należeć do organizacji niejawnych, nawet niekoniecznie masońskich, ale takich organizacji niejawnych, które mają jakieś takie niejawne cele i tak dalej. Jakby to jest, dalej jest ekskomunika, a mimo wszystko Jan Paweł II... No dobrze, ale Paweł VI zniósł tą... przysięgę antymodernistyczną. Ale chyba nie zniósł samego ekskomuniki dla masonów i jakby dalej Kościół jest, uważa masonerię za zagrożenie, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale tak... No, w chwili obecnej to trudno powiedzieć, ponieważ jak wiemy, to papież Franciszek dostał i był członkiem Rotary Clubu i dostał podziękowania i to jak on był jeszcze tam arcybiskupem w Brazylii, tak? Mhm. No to w Argentynie, przepraszam, no to te jego związki z Rotary Clubem były bardzo mocne. Więc no ciekawe jest to. Tak, jest... No i co robi ten Jan Paweł II, to znaczy wysłał oficjalne błogosławieństwo loży masońskiej, no to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. No ale gdy przyjrzymy się samej właśnie również Jan Paweł II, jako taka osoba również w jakimś stopniu należąca do tej opozycji demokratycznej w PRL-u, przynajmniej będąca takim wzorem dla opozycji demokratycznej w czasie PRL-u, no jeśli spojrzymy na inne jego poglądy, one również są takie dosyć zaskakujące. Na przykład bardzo dużo odniesień robił Jan Paweł II do niejakiego Tywieńskiego. Jest na przykład znany ten motyw, gdy Jan Paweł II mówił o starszych braciach w wierze. To jest również nawiązanie właśnie do myśli Tywieńskiego, który uważał Izrael za starszych braci w wierze. I Tywieński to również był taki myśliciel, który bardzo oddziałał na polską myśl romantyczną. Miał takie też okultystyczne poglądy i takie synkretyczne. To też jest bardzo duży wpływ później na Jana Pawła II wywarłe. To znaczy uważał, że trzeba należy łączyć ważne i ciekawe rzeczy z różnych religii. No czyli to była taka właśnie idea troszkę, powiedzmy, która wpłynęła na późniejszy ekumenizm. I takie właśnie doktryny wyznał Tywieński, który był oddziałał na Jana Pawła II. I co jeszcze bardzo ciekawe... Tylko, że tutaj już nie mówimy o ekumenizmie, tylko o dialogu międzyreligijnym, ponieważ dialog czy z Żydami, czyli z judaizmem, no to już jest odrębna religia. Nie możemy powiedzieć, że to jest to samo, co chrześcijaństwo. To znaczy w przypadku na przykład samego Tywieńskiego to nawet w ogóle też nie możemy uznać za jakiś też ekumenizm, bo po prostu to było tworzenie nowej religii, to co robił Tywieński, dlatego to było jeszcze co innego, ale to też by wymagało kolejnego odcinka. To znowu zresztą mamy temat, gdyby coś tam jeszcze byśmy nagrywali, możliwe, że to jest właśnie dobry wątek. No z uwagi na stulecie urodzin Jana Pawła II, No można, no, można również warto by było pochylić się, ponieważ myślę, że na pewno w mediach głównego nurtu będą ochy i jachy o Janie Pawle II, jego pontyfikacie, jego dorobku. No a warto spojrzeć z takiego bardziej krytycznego punktu widzenia na dorobek jego pontyfikatu. Tym bardziej, że pisma i listy jego nie są publicznie dostępne, ponieważ jak wiemy, po śmierci głowy Kościoła przez 50 lat archiwa i wszelkie jego notatki są zamknięte i niedostępne dla świata, a wpływ jego pontyfikatu na oddziaływanie, na społeczeństwo, na historię jest na pewno bardzo duży, co promieniuje w tym pontyfikacie, który jest obecnie udziałem papieża Franciszka. No ale to tak już ode mnie i wracamy do naszego wątku. Jest to bardzo, bardzo istotna sprawa, to znaczy Tywieński dla realizacji swoich jakby poglądów szukał kontaktu z Rothschildami. Rothschildowie to oczywiście są znani z tego, taki ród powiedzmy globalistyczny, ale oni wtedy również powstawały, te elity industrialne czy później globalistyczne i Tywieński zwracał się właśnie do nich. I jest to ciekawe dlatego, że później Jan Paweł II również miał związki jakby z Brzezińskim, który również należy do tych właśnie elit globalistycznych.
politycznych. No, Brzeziński to był, doradzał różnym prezydentom amerykańskim, ale jest też uznawany za jakieś osobę związaną z masonerią, jakby tu też... Też jakby nie jestem pewien, ale na pewno jest taką osobą, która wprowadzała te wszystkie zmiany później liberalne na świecie, to znaczy był news, on był tą osobą, która właśnie niosła tą politykę zmian liberalnych na świecie i ideoglobalistyczne. To, że Jan Paweł II w ogóle jakby głosił pewne, znaczy był związany z różnymi kręgami globalistycznymi, jest ciekawe też w kontekście jego właśnie inspiracji tą myślą romantyczną. Dlatego, że Jan Paweł II często nawiązywał do takiego wiersza słowackiego jak słowiański papież. To niektórzy uważają, że to takie proroctwo, że ten wiersz tak wróżył, znaczy wiersz przewidywał dalszą pontyfikat Jana Pawła II, no ale gdy spojrzymy się na treść tego wiersza, no to okaże się, że ten papież, który był tam wieszczony przez Słowackiego, jest taką niezbyt w zasadzie ciekawą postacią. Jest on rozdawcą nowych globowych sił, czyli to mam jakby ten troszkę nawiązanie do tego tych późniejszych na przykład globalistów, ale również ten papież na przykład buduje nowy tron, jest papieżem ludowym, to jest nawiązanie, że papież popiera jakby rewolucyjne społeczne rozwiązania, ale również właśnie buduje nowy tron. Co to znaczy, że buduje nowy tron? To znaczy, że odchodzi od tradycji kościelnych i buduje coś nowego od podstaw. No i to rzeczywiście Jan Paweł II coś takiego robił, ale pytanie, czy to jest na pewno dobre. Dobre dlatego, że to no, przeczy takie trochę idei samej tradycji. No, ale widzimy, że dla Jana Pawła II nie stawi na problem, żeby się odnosić właśnie do tego typu doktryn. No, Jan Paweł II zresztą też był wielkim wyznawcą na przykład Piłsudskiego. To między innymi kardynał chyba Nagi. Nie przypomnę sobie, czy... Nagi, chyba kardynał, nie? Mówił właśnie o Janie Pawle II, że on często właśnie nawiązywał do Piłsudskiego. Później po roku 89 również Jan Paweł II cieszył się, że odżywa kult Piłsudskiego. No i również tak jak Piłsudski, Jan Paweł II krytykował m.in. nacjonalizm jako taką doktrynę błędną. I co ciekawe, w takiej krytyce nacjonalizmu był bardzo podobny do Jana Józefa Lipskiego, to znaczy jego krytyka nacjonalizmu, ta ma taki charakter trochę psychologiczny. I gdy przeczytamy krytykę nacjonalizmu autorstwa Jana Józefa Lipskiego, to stwierdzimy właśnie, że ona jest bardzo podobna do tego, co mówił Jan Paweł II, czyli no widzimy tutaj te wszystkie oddziaływania, że te wszystkie nurty mają bardzo podobne źródło. No, krytycy jego prac naukowych wskazywali otwarcie, że jest tam bardzo dużo błędów modernistycznych, tak zwanych w kościele. No i postępowanie Jana Pawła II jako młodego księdza, które jest teraz wychwalane, te biwaki, te spływy kajakowe było w tym świecie niedopuszczalne, ponieważ było gorszące, że ksiądz No tak, ale to już jakby ten, trochę inny temat po prostu niż no ten sam scenariusz. Byśmy musieli znowu też podać jakby Jana Pawła II z innej strony. Ja no, właśnie się skupiam na innych rzeczach tematycznych. To co mówisz, możliwe, że też jest jakby pewnym wątkiem. Ale, no, ale też to pokazuje pewnego rodzaju przekonania wewnętrzne, pewnego rodzaju ukształtowanie w odniesieniu właśnie do tych prądów masońskich, liberalnych, które były bardzo obecne na świecie. Tak, tak. Na tym zakończymy. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym był Filip Podstawski, autor książki Zakon Okrągłego Stołu, a wywiad przeprowadzałem ja, czyli Dawid Szóstek. Śląska Telewizja. Dobranoc.